Cześć do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie takie małe, fajne pudełeczko. To będzie One Up Box. Ale fajnie, tak się kurde zmieniły kolory. Tak, to jest takie pudełeczko, które można gdzieś tam nabyć. Wszystkie linki macie w opisie, całe info, żebyście wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Ogólnie chodzi o to, że co miesiąc przychodzą różne randomowe... A się pierdutnął na łóżko. Różne randomowe rzeczy. Zobaczymy, cóż to będzie ciekawego. Otwórzmy to sobie! Ale to fajna ta kosa jest duża. Tak więc tutaj muszę sobie na pewno chyba naciąć. Z tego co tak mi się wydaje. Okej, chyba jest git. Teraz jak to otworzyć, żeby tego nie rozpieprzyć? To jest sztuka sama w sobie, ale chyba będzie dobrze. Uwaga! Pierwsze wam pokażę, żebyście kuźwa widzieli. No i gówno... What the... Okej, okay, czyli na sam początek zobaczmy sobie to cudeńko. To jest owieczka, dokładnie tak, to jest owieczka. Minecraftowa owieczka, owca terrorystka, dokładnie tak. Czyli tak jak to w sumie miał w przypadku, miejsce w przypadku Werteza, tak? Że jest paczka typowo... typowo minecraftowa. Całkiem spoko. Ogólnie to jest dobra okazja, żeby zareklamować mój nowy kanał, który powstał, minecraftowy typowo. Jeżeli jest jeszcze ktoś na moim kanale, który lubi Minecrafta, to w opisie macie link do kanału minecraftowego i tam wiecie, owce terrorystki te sprawy, ale całkiem słodko ogólnie, taka milusia i w ogóle. Jest owieczka, całkiem spoko. To musiał sobie jakąś półeczkę albo coś ogarnąć na takie gadżety, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Dobra, jedziemy dalej. Co mamy tutaj? Mamy oczywiście koszuleczkę, którą już mogliście zresztą widzieć u Werteza. Czyli koszuleczka taka, ło. Fajna, pikselowa. Mamy tutaj tego Mario i te inne wszystkie takie fajne pikselowe Pac-Mana mamy. Co mamy tutaj jeszcze takiego, co ja tu rozpoznaję, kuźwa? No mało rzeczy, bo to już wiecie, z dzieciństwa to wszystko, ale chyba jakieś statki widzę tego, tak więc naprawdę fajna koszuleczka, jelka, chyba mój rozmiar, także powinno być git. Okej, ubrany, ale fajna. Powiem wam, że jest fajnie. Ogólnie jeżeli chodzi o tamtą koszuleczkę, którą miałem przed chwilą, to będzie w sumie oddzielny unboxing. Ten miesiąc w ogóle będzie takim miesiącem typowo unboxingowym na moim kanale, ponieważ kilka paczuszek i tak dalej się ze sobą złożyło i no i wyszło tak jak wyszło. Tak więc co mamy tutaj dalej? Mamy tutaj... wisiorek, to jest wisiorek. It's dangerous to go alone, take this. Bardzo fajny, tutaj będziecie widzieli. O, się, sfokusujesz się? Halo? O, sfokusowało się, kuźwa. Moje brzydkie paznokcie się pokazały. Tak więc otworzymy sobie to dziadostwo. Hehe. To są te gadżety, które miał Werteś. Z tym, że mamy inne na przykład rzeczy typu właśnie tak jak pluszaczka, bo on miał squida, a ja mam owieczkę. O, proszę bardzo, mamy miecza. Oi! To jest idealne po prostu dla fanów Minecrafta, czyli tak jak ja, no mamy mieczyk, to jest bardzo fajna rzecz. Dobra, co mamy tutaj dalej? Mamy tutaj One Up Box, taka przypineczka fajna, malutka. Taka malutka, fajna, słodziutka przypineczka. No sfokusuj się, Mendo! No, powiedzmy, że się sfokusowało. Tak więc co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj... to jest chyba ta pikselowa mucha taka, na szybszej się wiecie, mucha, muszka taka, nie? W sumie nie wiem w jakim celu ona by mogła być, ale ona jest taka, taka gumowata, całkiem spoko, fajny patent, fajnie to wygląda, fajnie to się maca i w ogóle. Taka muszka jest kuźwa, muszkę można też założyć. Francja elegancja po prostu, nie? Dobrze, tak więc przejdźmy do następnej, no popraw se tą muchę, panie! W ogóle se wszystko poprzypinam, skuś was, nie, dobra, żartuję. O, to bardzo chciałem, bo bardzo mi się to spodobało, czyli tu mamy takie naklejeczki, takie fajne małe naklejeczki z Avengersów, z jakichś tam... tu mamy Pora na przygodę, tutaj mamy kuźwa te Wojownicze Żółwie Ninja, Pokemony, no kuźwa, o Mario nawet jest, no są najróżniejsze fajne rzeczy. Takie naklejeczki to sobie można wziąć gdzieś tam na zeszyt i tak dalej, pierdutnąć. Myślę, że jeżeli nie znajdę konkretnego miejsca na te gadżety, to na jakichś eventach, czyli najbliższe w sumie event, na jakim będę, to będzie PGA, tak, zapraszam wszystkich na PGA, będę na PGA, takie info, spoiler. To myślę, że takie gadżety mógłbym wam spokojnie rozdać, bo po co mają się gdzieś tam tutaj kurzyć i marnować, jak mogę je wam rozdać. Dobra, koniec pojasowania, zdejmę to, bo mnie to dusi. Zobaczmy jeszcze, co mamy tutaj. Mamy jeszcze tutaj Papercrafta. I to jest, jak on się nazywał, kuźwo, jak ten różowy się nazywał, to był Pokémon, to był, Kirby chyba, z tego co dobrze kojarzę, jest tu gdzieś napisane coś?
This object may try to swallow you when assembled, run like now. No tutaj jest Kirby, bo on mówią, że połyka, tak więc to jest taka właśnie postać, to sobie można tą posklejać, ale nie wiem, czy ja się tym będę bawił, to się okaże. No i ostatnia rzecz, jaka tutaj jest, to jest właśnie Pixels, One Box, taki pokazane po prostu, co w tej paczce mogło się znaleźć, czyli tak jak tutaj mamy to. Mamy jedną z takich czterech po prostu różnych maskoteczek. Ja mam owieczkę, bardzo słodką owieczkę, w sumie taka fajna, słodziutka. Tak więc to jest to, no i resztę rzeczy w sumie mamy chyba takie same. Tak więc cóż, to będzie na tyle w tym unboxingu. Będą, myślę, co miesiąc takie unboxingi, a nawet nie wiem, czy jeszcze w tym miesiącu jednego takiego unboxingu nie będzie, ponieważ ta paczka to jest paczuszka wrześniowa, która gdzieś tam pod koniec września została wysłana do mnie. Więc prawdopodobnie jeszcze niedługo ukaże się kolejny unboxing właśnie z One Up Boxa. Ja sobie to wszystko ładnie pochowam, żeby to elegancko było. No i tak jak mówiłem, jeżeli będziecie chcieli, to jakieś gadżety wam może rozdam w sumie na PGA, na którym będę. Tak więc jeżeli ktoś będzie chętny, to oczywiście możecie zostawić komentarz, że ja chcę jakiegoś gadżeta albo coś i wtedy myślę, że się jakoś dogadamy, nie? Dobra, tak więc cóż, to będzie na tyle. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. O, piękny łańcuch. Nie, ten łańcuszek jest naprawdę spoko. Akurat ten łańcuszek ja sobie chyba zostawię, albo musiałbym go oddać komuś naprawdę wyjątkowemu, nie? Dobra. Tak więc cóż, to będzie na tyle, tak jak już mówiłem, tak, łapki w górę, komentarze, wbijacie na social media, Facebooki, Instagramy, wszystko, kuźwa, live'y i tak dalej. I do zobaczenia w następnych unboxingach na moim kanale. Trzymajcie się, ludzie, bicki i cześć!